Sportowa Arena, Paweł Leśny, witam Państwa. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych z minionego weekendu. Zaczynam od pierwszego. Drugiej porażki z rzędu doznały szczypiorniski piłki ręcznej Koszalin. Uległy na wyjeździe Eurobudowi Jarosław 24-25. Nasza drużyna wydawała się faworytem starcia z Beniaminkiem Superligi. Nieoczekiwanie to gospodynie od początku dominowały. Ekipa z Jarosławia prowadziła po pierwszej połowie 14-12. W drugiej odsłonie miejscowa drużyna miała nawet 5 bramek przewagi. Koszalnianki starały się odrobić stratę i w końcówce zbliżyły się na jedno trafienie, ale nie zdołały dogonić rywala. Ostatecznie Eurobud wygrał 25-24. Dla naszej drużyny Julia Andrijczuk zdobyła 9 bramek. Po dwóch porażkach zespół koszański pozostaje bez punktu i jest na przedostatniej pozycji. W środę nasza drużyna zagra po raz pierwszy we własnej hali. Podejmie KPR gminy Kobierzyce. Cenne zwycięstwo odniósł na własnym boisku trzecioligowy Bałtyk Koszalin. Wygrał na własnym stadionie z Jarotą Jarocin 1-0. Przed tą serią Jarota była nieco wyżej w tabeli od zespołu koszalińskiego. Koszalnianie liczyli na punkty, by oddalić się od strefy spadkowej. Starcie dobrze ułożyło się dla gospodarzy. W 16 minucie Bałtyk objął prowadzenie po golu Dawida Gruchały-Węsierskiego. Rywale starali się odpowiedzieć, ale to miejscowa ekipa stwarzała groźniejsze sytuacje. Ostatecznie wynik utrzymał się do końca meczu. Praktycznie żeśmy nie wyszli na boisko w pierwszej połowie. I grając tylko 45 minut, po prostu się meczu nie wygrywa, nawet nam się nie udało zremisować. No z przebiegu meczu no, uważam, że remis byłby sprawiedliwym wynikiem, no ale no niestety, brak znowu koncentracji przy całym fragmencie, w prosty sposób straciliśmy tą bramkę i znowu musieliśmy bić głową w mur. Bałtyk dobrze gdzieś był poukładany, dobrze się przesuwał. Nawet jak nam się udało gdzieś ograć tą pierwszą linię, to mieliśmy problem z dośrodkowaniem. No, nie będę ukrywał, też nie wszyscy dzisiaj z moich zawodników zagrali, że tak powiem, na 100% swoich możliwości. Zeszli poniżej pewnego poziomu, który jeżeli się zejdzie, to ciężko nam się gra i tak pierwsza połowa tak wyglądała. No, troszeczkę wypadły mocne słowa w przerwie i w drugiej połowie próbowaliśmy, ale nic nam się jak tak praktycznie nie udało, żeby zagrozić bramce. I no i 90. minuta mamy ewidentny rzut karny, tak? No, sędzia przez cały mecz, czy mnie, czy trenera, potrafił gdzieś cały czas przesuwać, uspokajać, dyrygować nami, ale jak miał podjąć męską decyzję, no to niestety nie wiem, czy się bał, czy nie chciał widzieć tego karnego, bo mówię, ludzie mniej znający się na piłce nożnej, no każdy widział ewidentny rzut karny, ale niestety, gratuluję tutaj trenerowi 3 punktów, no i będziemy ciężko pracować, żeby zacząć punktować. Dzisiaj to spotkanie na własne życzenie, można powiedzieć, że gdzieś tam nerwowo do końca musieliśmy wytrzymać, bo przez całe spotkanie sytuacje, które sobie stworzyliśmy, można powiedzieć, w finalnym momencie gdzieś tam brakowało ostatniego podania, brakowało gdzieś tam zdecydowania w tych sytuacjach, które sobie stworzyliśmy po wyprowadzeniu szybkich ataków, szczególnie w drugiej połowie tych sytuacji było. Tych okazji, żeby ten mecz zamknąć było kilka i myślę, że ten mecz zakończyłby się wtedy dużo, dużo spokojniej. Natomiast na pewno spotkanie wyrównane, tak jak tutaj trener zaznaczył, gdzieś tam blisko tego remisu. Wygraliśmy, ale jest ten taki niedosyt, że gdzieś tam ciągle nam brakuje tej zimnej krwi, żeby te bramki z przodu wpadły z tych akcji, które sobie tworzymy i potem ten mecz do końca wyglądał tak, jak wyglądał. Jeszcze w ostatnich sekundach meczu było tyle stałych fragmentów gry, a wiadomo, że jest to groźny element i można było stracić te punkty praktycznie w ostatnich sekundach spotkania. Także myślę, że gdybyśmy wykazali się w tym meczu trochę większą zimną krwią w tych sytuacjach, na pewno w tej chwili byśmy omawiali to spotkanie troszeczkę w innych nastrojach, ale no, są 3 punkty, na których nam bardzo zależało. Pierwsza wygrana u siebie w tym sezonie, także to jest dla nas bardzo ważne i miejmy nadzieję, że nas trochę otworzy na przyszłość. Bałtyk ma w dorobku 9 punktów i zajmuje 11 miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z KKS-em Kalisz. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie trzeciej ligi odnieśli piłkarze Gwardii Koszalin. Nasza drużyna wygrała na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia 2-0.
Obie ekipy przed tą kolejką znajdowały się w strefie spadkowej. Gwardia miała na koncie 2 punkty i zajmowała ostatnie miejsce, a Bałtyk z 3 oczkami był nieco wyżej. Koszalnia nie liczyli na przełamanie, starcie długo było wyrównane. Na początku drugiej połowy Gwardia objęła prowadzenie po golu Keisuke Naki. Rywal starał się odrobić stratę, ale tego dnia skuteczniejsi byli nasi piłkarze. Wynik meczu ustalił w 81 minucie Sebastian Ginter i Gwardia odniosła zwycięstwo 2-0. Po tej kolejce zespół koszański nie jest już na ostatnim miejscu. Z dorobkiem 5 punktów plasuje się na 16 pozycji. W następnej serii gwardziści zagrają na własnym boisku, zmierzą się z Mieszkiem Gniezno. Po 2 porażkach z rzędu czwartoligowy Leśnik Manowo wreszcie odniósł zwycięstwo. Wygrał na własnym boisku z Gryfem Kamień Pomorski. Przed 7 kolejką obie ekipy miały taki sam dorobek. Pierwsza część była wyrównanym widowiskiem. Dopiero na początku drugiej odsłony padła bramka. Leśnik objął prowadzenie po golu Łukasza Jarzębskiego. Ten sam zawodnik dorzucił jeszcze 2 bramki. Tym samym popisał się klasycznym hat-trickiem. Ostatecznie ekipa manowska wygrała 3-0. Zagraliśmy solidny mecz. Trener nam nakreślał, żebyśmy się skoncentrowali, bo ostatnie 2 mecze tak nie wychodziło nam. Chcieliśmy, za bardzo chcieliśmy i nie wychodziło. A dzisiaj wyszliśmy od samego początku. Było widać, że każdemu zależy na wślizgu. Trener mówił nawet, żeby faulować, jak będzie trzeba, przerywać akcję. W ostatnich 2 meczach tego nie było, no ale teraz fajnie, że to wyszło. Strzeliłem bramki, cieszę się z tego, ale cały zespół pracował na to zwycięstwo i na moje bramki. Trzeba powiedzieć, że w pierwszej części tych okazji nie było, w zasadzie nie mieliście za dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o grę w ataku, tych piłek nie dostawałeś za dużo, a w drugiej części jakby te szybkie obronne Gryfa się gdzieś poluźniły, miejsca było chyba trochę więcej. No dokładnie, myślę, że w pierwszej połowie się jeszcze tak badaliśmy, no ale w drugiej połowie już trener też powiedział, żebyśmy siedli na pierwsze 10 minut, siedliśmy i to przyniosło bramkę pierwszą, a potem oni się odkryli i już poszło, na szczęście, fajnie. Trenerze, zwycięstwo 3-0, trzeba powiedzieć, że tak trochę odbiliście się po ostatniej porażce, chyba te morale ale po dzisiejszym zwycięstwie na pewno wzrosną. Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony, nie tyle co z wyniku, co z gry. No w tym meczu zaprezentowaliśmy elementy i zaakcentowaliśmy bardzo mocno te, których brakowało ostatnio. Przede wszystkim dzisiaj byliśmy zespołem mocno zdeterminowanym, walecznym. Faktem popełnialiśmy, bardzo dużo faulowaliśmy, ale też to uważam za oznakę takiego właśnie zdeterminowania, chęci zwycięstwa, woli walki. Byliśmy agresywni i na pewno rywal to czuł i dzięki temu myślę, że nie daliśmy rozwinąć tutaj kamieniowi skrzydeł. Jeśli chodzi o wynik, no to cieszy, bo przede wszystkim wygraliśmy mecz po 2 porażkach, które były w słabym stylu. No i tutaj takiego meczu potrzebowaliśmy. Nie tylko zwycięstwa, ale też zwycięstwa po dobrej grze. Gratuluję chłopakom, bo dzisiaj każdy z nich włożył bardzo dużo wysiłku. Widać, że każdy chciał, pomagali sobie, ale przede wszystkim stanowili zespół. I no cóż, no cieszymy się, no niesamowicie się cieszymy i też no nie ukrywamy, kamień spadł z serca. 3 gole zdobyto w 1 meczu, to też byle jakiej, w każdej lidze to wyczyny. Dzisiaj udało się to napastnikowi Leśnika. No oczywiście, no Jarza jest Messi Manowa, tak o nim mówią, więc no, nie wypada mi nic takiego tutaj zaprzeczyć. No on dzisiaj sam temu potwierdza tej tezie, no gratuluję, no bo to ma pan rację, jest to wynik niesamowity. Fajnie, bo to pomogło drużynie i na pewno też mam nadzieję, że wzmocni i doda pewności siebie w kolejnych meczach, jemu samemu. Po tym zwycięstwie zespół manowski ma 9 punktów i zajmuje 10 miejsce. W następnej kolejce Leśnik zmierzy się na wyjeździe z Regą Trzebiatów. Za nami 5. edycja PKO Biegu Charytatywnego. W imprezie wzięło udział 12 miast, w tym Koszalin. Tradycyjnie ilość okrążeń decyduje o wysokości wsparcia dla potrzebujących. W naszym mieście startowało 50 zespołów sztafetowych. Chętnych do uczestniczenia w akcji nie brakowało. Jest super, bardzo mi się to podoba. Fajna inicjatywa dla dzieciaków. Z chęcią będę pomagała. No właśnie, bieganie to tak dodatkowo, trzeba tutaj w jakiś sposób się wykazać. To też przy okazji pomaga taka inicjatywa. Tak, oczywiście. Ja biegnę tutaj 2 razy z rzędu i bardzo mi się podoba. I myślę, że będę biegła, co roku biegała. I oby tylko w Koszalinie było. Jak się biegło? Ciężko. Zmęczony jestem, ale zadowolony. Właśnie inicjatywa chyba pomaga do takiego biegu. Mega, tak. Nakręca. Inicjatywa jest the best. Ile przebiegliście już? Jezu, nie wiem, po 6-7 okrążeń już zrobiliśmy. Teraz idziemy chyba 8 jechali. Po 2 minuty 32 średnio, ale dajemy radę. Koszalin od lat należy do wyróżniających się miast w klasyfikacji. W
tym roku mieszkańcy miasta i całego regionu również należeli do czołówki. Z wynikiem 3547 okrążeń Koszalin uplasował się na trzecim miejscu, ustępując jedynie Lublinowi i Rudzie Śląskiej. Najwięcej okrążeń w ciągu godziny przebiegła ekipa przetrenowani w składzie Adrian Kępka, Jacek Czapliński, Sabina Sznyter, Michał Rykiel i Rafał Majkowicz. Ich wynik to 48 okrążeń. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Broniewskiego obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Również biegacze uczcili ten jubileusz. W zmaganiach wziął udział blisko 100 osób. Biegacze mieli do pokonania symboliczną trasę 7 km ze startem i metą przy drugim liceum. Imprezę przygotował znany z organizowania Nocnej Ściemy i Leśnej Piątki Michał Bieliński. Z okazji 70. rocznicy Bronka, Bronek 70, czyli bieg na 7 km po 5-letniej przerwie, kiedy to świętowaliśmy 65. rocznicę szkoły, czyli Liceum Broniewskiego. Startujemy na 7 km. Dystans poprowadzony ulicami miasta, no i ścieżkami rowerowymi po to, żeby po jednym okrążeniu trafić na metę. Na starcie sporo uczestników, zważywszy na to, że dość późno zaczęliśmy zapisy, rejestracje, informowaliśmy o biegu. Naprawdę frekwencja dopisała, jest ponad 100 osób, które zdecydowały się na start i świętowanie tej 70. rocznicy. No i wiadomo, że na pewno są to sympatycy Bronka, ale nie tylko. Są to też sprawni i wprawni biegacze. Jest moc! Najszybciej trasę pokonał reprezentant jednostki wojskowej 1223 Koszalin Radosław Rokosz. Jego czas to 27 minut i 42 sekundy. Z niewielką przewagą na mecie wyprzedził Michała Waleńskiego ze Skibienka i Kazimierza Raczyńskiego z Koszalina. Wśród pań triumfowała Agnieszka Konkel z czasem 30 minut i 9 sekund. O sekundę wyprzedziła inną koszalniankę, Karolinę Chorąży. Trzecia była Iwona Bielińska, również z naszego miasta. To informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.